Dzień dobry, witam Ciebie bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Marcin Podlacki, zapraszam na kolejny odcinek. Tym razem porozmawiamy sobie o dywidendzie od PZU, która już niebawem będzie wypłacana. Na początku odcięta od kursu akcji, no a kilkanaście dni później wypłacana na konta akcjonariuszy, na konta inwestorów, którzy w odpowiednim momencie akcje na swoim rachunku posiadali. Czas dywidend na giełdzie papierów wartościowych ostatnio bardzo duża, rekordowa dywidenda ze strony Orlenu. Teraz pora na PZU. Nie będzie to rekordowa dywidenda, no niemniej spółka tak czy inaczej zdecydowała się na sporą kwotę, właśnie na przeznaczenie sporej kwoty na wypłatę dywidendy. A ja ze swojej strony przypominam o zostawianiu kciuków w górę, subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco z wszystkimi materiałami, a my możemy już powoli rozpoczynać. Jeżeli chodzi o dywidendę PZU, w tym najbliższym tygodniu, który rozpocznie się po tym weekendzie, czyli 4 właśnie września, w poniedziałek, przyjdzie pora na dywidendę od 5 spółek z giełdy papierów wartościowych, w tym na dywidendę od PZU. Spółka wchodzi w skład WIG20, a w ostatnim czasie radziła sobie naprawdę dobrze na giełdzie. Inwestorzy ewidentnie bezpośrednio przed dywidendą byli zainteresowani zakupem akcji, chcąc wziąć w owej dywidendzie udział. Jeżeli chodzi o notowania historyczne, jeżeli chodzi o historyczne wypłaty dywidendy ze strony PZU. Mieliśmy taki jeden rok przestoju, później można powiedzieć podwójna dywidenda w 2020 roku. Natomiast patrząc na udział procentowy w kursie, no najwyższa dywidenda to też nie będzie wartościowo również, ponieważ mieliśmy już dywidendę na poziomie 2,80, 2,50 w latach 2018-2017. No i te zdecydowanie wyższe dywidendy na poziomie nawet powyżej 30 zł, ale wtedy jeszcze kurs był na innym pułapie w kontekście tego, że później przyszła pora na split, więc de facto można byłoby to podzielić przez 10 i dopiero byśmy otrzymali właściwą wartość dywidendy przypadającą na jedną akcję. Jak widać w tym zestawieniu, spółka wypłaca dywidendy regularnie, praktycznie rok do roku, poza pewnymi wyjątkami, czyli z automatu można powiedzieć, że po pierwsze właśnie nadaje się do portfela długoterminowego, w którym uwzględniamy spółki dywidendowe. To pierwsza ważna sprawa. Po drugie, to spółka z WIG20 z solidnymi właśnie fundamentami. No i też ważne jest to, że patrząc na wykres historyczny na akcjach PZU, nie obserwujemy jakiejś mocnej spekulacji, co tym bardziej sprawia, że spółka do tego portfela się bardzo mocno nadaje. I mimo że tutaj głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, no to jednak aż tak dużego wpływu na notowania spółki po drodze w ujęciu historycznym nie widzieliśmy. Widzimy te wpływy w ostatnim czasie na sektor energetyczny, na węglówki w międzyczasie, z bankami też, no różnie to bywa. Natomiast jeżeli chodzi o PZU, to taka raczej spokojniejsza spółka, gdzie myślę, że spekulanci niekoniecznie ją będą dostrzegać, ale inwestorzy myślę, że jak najbardziej. 34% w akcjonariacie to akcje Skarbu Państwa, których wartość to 12,5 miliarda złotych, dalej OFE Nationale Nederlanden i to drugi i właśnie ostatni akcjonariusz, który posiada powyżej 5% udziału w kapitale, to jest 45 milionów akcji, a 295 milionów posiada Skarb Państwa. Mamy tutaj w akcjonariacie jeszcze wiele OFE, wiele TFI. Natomiast to, co jest tutaj też bardzo istotne, o czym musimy pamiętać, że no akurat ci akcjonariusze, jest ich tutaj 28 wymienionych, mają około 55% akcji, czyli no podejrzewam, że jeszcze część ma udziały nieco niższe, poniżej tej 0,01%, których wartość i tak to jest może nawet właśnie w okolicach 1-2 milionów złotych, czyli nie są to jakieś bardzo małe pakiety, ale ostatecznie free float jest w sumie spory jak na tak duży podmiot, bo to tak czy inaczej będzie pewnie około 40%. 40% akcji w rękach ulicy, można powiedzieć, w rękach kapitału, który też jest nieco bardziej podatny na spekulacje, bo jeżeli chodzi o TFI, jeżeli chodzi o OFE, no to tutaj raczej są to właśnie inwestorzy długoterminowi, no czy Skarb Państwa, którym po prostu nie zależy na tym, żeby kursem jakoś bardzo mocno manipulować, a przynajmniej z zasady tak to powinno wyglądać. Jeżeli chodzi o tę nadchodzącą dywidendę, spółka wypłaci 2 zł i 40 groszy na jedną akcję i bardzo ważne, ostatni dzień, w którym można kupić akcję z prawem do dywidendy,
Jest 5 dzień września, a więc spoglądając na kalendarz, 5 dzień września to będzie dokładnie wtorek, czyli no, jeżeli ktoś jeszcze chciałby tę dywidendę na swój rachunek otrzymać, w poniedziałek lub wtorek musi zakupić akcje, jeżeli jeszcze ich nie posiada, i do zamknięcia sesji właśnie wtorkowej, 5 września, te akcje musi na rachunku posiadać, na zamknięciu musi posiadać. Później w środę wystartujemy z odcięciem już tych 2,40 zł, groszy i od razu w zasadzie na otwarciu będzie można akcje sprzedawać. Czy to będzie rozsądne, tego nie wiem. Natomiast jakie jest moje podejście do tego, to jeszcze za moment Wam powiem w tym materiale w kontekście tego, czy aby na pewno, ja tutaj zastanawiałbym się nad jeszcze tym zakupem w samej końcówce przed dywidendą, czy może powtórzę jeszcze raz, albo od razu w sumie powiem, że powtórzę jeszcze raz to, co już wcześniej mówiłem, mając na uwadze ostatnie dynamiczne wzrosty na kursie. Uważam, że szanse na powrót właśnie po odcięciu dywidendy do tych rejonów w okolice 42 zł mogą być tutaj ograniczone i szanse na powrót, odrobienie tych 5% w mojej opinii wcale aż tak duże, jak mogłoby się wydawać, nie są. Na stronie TradingView możemy sobie tutaj w ustawieniach wybrać opcję wydarzenia i wybrać opcję pokaż dywidendy na wykresie. I teraz jak sobie oddalimy nieco wykres, no to będziemy widzieć te czerwone kółeczka, które tutaj widzimy na słupkach wolumenowych. Będziemy tutaj widzieć, kiedy spółka wypłacała dywidendę i jak się kurs w międzyczasie zachowywał. No i tutaj patrząc na dywidendę ostatnią, to było właśnie w końcówce września 2022, tu widzimy to odcięcie dywidendy, ale wcale nie od razu kurs zaczął odrabiać straty. Ja nawet powiem więcej, chwilę po dywidendzie spadki jeszcze nieznacznie zostały pogłębione i to były, jak się później okazało, lokalne dołki, właśnie te okolice 20 kilku złotych, 22, 23 mieliśmy na kursie już po odcięciu dywidendy i po tym niewielkim spadku, ale no, później przyszła pora na bardzo dynamiczny wzrost, no, z tym, że są to okoliczności zupełnie różne od tych, z którymi teraz mamy do czynienia, no bo teraz jesteśmy na lokalnym i przy okazji praktycznie historycznym szczycie w okolicach właśnie 42 zł, mówię 400, ale 400 to byśmy powiedzieli wiele lat temu, teraz 40 w ramach właśnie splitu akcji. Natomiast analogicznego przykładu jak teraz możemy poszukać podczas właśnie na wykresie nieco wcześniej, w 2021 roku, kiedy spółka wypłaciła tę bardzo dużą dywidendę w wysokości 3,50 zł na akcję, to chyba najwyższa w historii w ujęciu jednostkowym. Natomiast wtedy byliśmy niemal dokładnie w tym samym miejscu, co jesteśmy teraz i dodatkowo jeszcze bezpośrednio okres poprzedzający właśnie wypłatę dywidendy był okresem mocnych wzrostów na akcjach PZU, podobnie jak teraz, ale po odcięciu dywidendy praktycznie no, niewielka tylko część tego jakby cofnięcia na wykresie została odrobiona, ale kurs ostatecznie przeszedł do ruchu spadkowego i stracił jeszcze kolejne jakieś mniej więcej 3 zł, więc ostatecznie no tak jak widzimy, że rynek niekoniecznie decydował się na zakupy ze względu na odcięcie tak dużej dywidendy i szukał w tym okazji rynkowej. Oczywiście na rynku nie wszystko musi się powtarzać, nie wszystko musi jakby dwa razy dziać się w ten sam sposób, ale no w tym przypadku widać tutaj pewnego rodzaju podobne zachowanie przed odcięciem. Odcięcie będzie nieco niższe, nieco mniejsze, więc też z automatu ten popyt nie musi być aż tak duży, bo cena też nie będzie aż tak atrakcyjna, bo jeżeli nic się na kursie w poniedziałek, wtorek nie zmieni specjalnego, to pewnie w okolicach 40 zł się po odcięciu dywidendy znajdziemy, no czyli też w rejonie, w którym dosyć długo kurs konsolidował w ostatnim czasie. No i pytanie, czy przypadkiem nie będzie właśnie tak jak w 2021, że po odcięciu dywidendy rynek zacznie akcje wyprzedawać, przede wszystkim ten kapitał spekulacyjny, nie ten długoterminowy, który właśnie tylko pod dywidendę akcje kupił. Jeden inwestor, drugi inwestor, 10, 100, 1000, 10 tysięcy inwestorów decydujących się na podobne działania może właśnie spowodować osłabienie na kursie akcji. No i tutaj też w mojej opinii, wspominałem też o tym w programach, a teraz to powtórzę, uważam, że akurat w tym przypadku może być z punktu widzenia kapitału spekulacyjnego lepszym pomysłem zamknięcie swojej pozycji przed wypłatą dywidendy, czyli właśnie w poniedziałek lub wtorek przy tych właśnie szczytach, dlatego że po odcięciu wcale nie jest to powiedziane, że sytuacja musi być aż tak dobra i może być po prostu tak, że ostatecznie właśnie
Teraz to jest dobry moment, kiedy popyt jest jeszcze wysoki, a ostatecznie po samym odcięciu dywidendy już tych okazji aż tak wielu do potencjalnego wychodzenia z akcji być nie musi. Natomiast to tylko i wyłącznie moja predykcja, moje podejście, moja opinia, a Wy oczywiście inwestujecie, musicie inwestować odpowiedzialnie, ale to Wy sami podejmujecie ostateczną decyzję inwestycyjną. Warto przypomnieć, że spółka nie tak dawno publikowała raport za pierwszą połowę bieżącego roku. No i tutaj zysk wyniósł 2,7 miliarda złotych i to był wzrost o prawie 50% w ujęciu rokrocznym, więc te dane prezentowały się naprawdę, naprawdę dobrze. Mamy tutaj te zestawienia też zebrane. Mamy też zestawienie właśnie konkretnych parametrów za drugi kwartał tutaj akurat z konsensusem rynkowym. No i widzimy, że tutaj jakiejś rewelacji specjalnie nie było. Składka przypisana brutto, wynik na działalności lokacyjnej, odszkodowania netto, koszty operacyjne mniej więcej zgodne z konsensusem, no jedynie ten zysk netto wypadł naprawdę dobrze i pokonał konsensus o 14%. Dodatkowo spółka liczy, że wyniki w całym 2023 roku będą bardzo dobre. No początek roku był bardzo dobry, więc teraz tylko utrzymać i już z automatu raport będzie w ujęciu rokrocznym dobry. No ale pytanie, czy to wystarczy, mając też na uwadze fakt, że 12 miesięcy temu za jedną akcję PZU płaciliśmy 27 zł, teraz płacimy 42, a więc jest to pułap o ponad 50% wyżej zlokalizowany na wykresie. No dokładnie mamy tutaj 56% jesteśmy wyżej. No to pytanie, czy wyniki PZU będą aż tak dobre, żeby ten właśnie wzrost udokumentować i czy rzeczywiście no nie jest to tak, że po raz kolejny tutaj w tych rejonach przyjdzie pora na korektę na akcjach PZU. Oczywiście w ujęciu historycznym, no bo ja mówię tutaj o tych, mówię o ATH, ale bardziej mi chodziło po prostu o te lokalne szczyty, może źle się trochę wyraziłem, bo ATH to jednak all time high, a nie jakiś okresowy szczyt. Natomiast analizując wykres właśnie gdzieś tutaj z ostatnich, powiedzmy, kilku lat, no to ta okolica, widzimy 42 zł, w której się teraz znaleźliśmy, też nie bez powodu zaznaczona jako opór, zatrzymywała nam wzrosty i też patrząc na te cykle, ruchy w takich rejonach 20-40, no to w tej chwili bylibyśmy przy górnym ograniczeniu, tutaj taka formacja W nam się na wykresie narysowała, formacja podwójnego dołka, ale nie w takim ujęciu krótkoterminowym, a w ujęciu no raczej długoterminowym, bo cała formacja tutaj nam się rysowała w zasadzie od powiedzmy stycznia 2020 do teraz. No i jest to, teraz patrzę, jakieś powiedzmy 3,5 roku, czyli dosyć mimo wszystko długo, czyli około, powiedzmy, zakładając, że mamy 1, 2, 3, 4 ruchy, na jeden taki ruch wypada jakieś 10 miesięcy, na jeden ruch w danym kierunku, bo też raczej tutaj nie obserwujemy jakichś spektakularnych spadków krótkoterminowych, tylko jeżeli już trend w danym kierunku się rozpocznie, no to on się po prostu nieco dłużej utrzyma. Jak na razie utrzymujemy się w tym trendzie wzrostowym, no ale właśnie pytanie, czy jeżeli wyniki już znamy, spółka dywidendę wypłaci, to czy to nie będzie dobry moment do tego, żeby właśnie zyski zrealizować i dobry moment do tego, żeby jakaś korekta tutaj na wykresie się pojawiła. Oczywiście po odcięciu dywidendy tutaj będziemy analizować okolicę 200 sesyjnej średnie kroczące jako wsparcie i będzie to rejon 37 zł mniej więcej za jedną akcję. Czyli jeszcze raz podsumowanie. Piąty dzień września to ostatni dzień, w którym można kupić akcję z prawem do dywidendy, czyli jeżeli chcemy dywidendę w wysokości 2,40 otrzymać 28 września na swój rachunek, pomniejszoną o podatek Belki 19%, to we wtorek na zamknięciu sesji musimy akcję mieć na swoim rachunku. Wszystkie akcje do dywidendy będą uprawnione i za każdą jedną otrzymacie 2,40 pomniejszone o 19% podatek, ale kolejnego dnia już w środę z kursu zostanie odcięty 2,40, no a Wy już będziecie mogli wtedy potencjalnie swoje akcje sprzedawać. Inwestować w akcje PZU możecie na platformie partnera kanału, czyli XStation 5 od XTB. Tu oczywiście PZU zarówno w wersji tej klasycznej, czyli po prostu jako akcję, ale też jako akcję CFD, który to produkt umożliwia rozgrywanie akcji zarówno na wzrosty, jak i na spadki. Jeżeli chodzi o rozgrywanie na wzrosty, no to tutaj wielkiej tajemnicy nie ma, ale jeżeli chodzi o rozgrywanie na spadki, no to tutaj też, jak widzieliście w wyszukiwarce, szukamy produktu PZU, ale musi być STC i CFD. No i teraz patrząc, jak to mniej więcej tutaj wygląda,
zakładając jedną akcję. W klasycznym przypadku no, musielibyśmy posiadać, żeby ją kupić, jedną akcję, czy otworzyć na spadki, około 42 zł. Natomiast tutaj mamy na tym akurat produkcie dźwignię finansową, czyli żeby mieć jedną akcję, wystarczy nam około 12 właśnie złotych na koncie, czyli w przypadku, no nie wiem, weźmy sobie na przykład 200, może nie 200 akcji, spróbujemy dać tak 90, żeby tak w miarę trafić do tego powiedzmy 1000 zł. O, 80 to 79 będzie, myślę, dobrą kwotą. O właśnie, i teraz tutaj widzimy jasno, że jeżeli powiedzmy chcielibyśmy zainwestować 1000 zł w ten produkt STC CFD na PZU, czy to na wzrosty, czy to na spadki, no to będziemy mieć ekspozycję na akcję o wartości 3329 zł, czyli jakby mamy dźwignię 1 do 3,3, 1% w danym kierunku to dla nas 3,3% zarobku albo 3,3% straty. Warto też przypomnieć o opłatach. Jeżeli otwieralibyście pozycję na spadki właśnie na tym produkcie, no to nie ma żadnego dziennego swapa, żadnej dodatkowej dziennej opłaty, ale jeżeli byłaby to pozycja na wzrosty, no to trzeba się liczyć przy tej wielkości pozycji, że złotówkę i 3 grosze dziennie takiej opłaty trzeba będzie tutaj po prostu zapłacić. Jeżeli chcielibyście sprawdzić ofertę XTB, zajrzyjcie do opisu do tego materiału, tam link do platformy znajdziecie i też zachęcam do założenia konta ze swojego linku, bo w ten sposób dodatkowo wesprzecie kanał. To byłoby na tyle w tym materiale. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, dziękuję za obecność. Napiszcie w komentarzu, co Wy sądzicie, jakie są Wasze predykcje dotyczące zachowania kursu po odcięciu dywidendy, kursu oczywiście PZU. A ja na koniec wyświetlam listę wspierających kanał, tym razem już z miesiąca sierpnia. Bardzo wszystkim dziękuję. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do grona wspierających we wrześniu, już również w opisie znajdziecie stosowny link. No i też w kolejnym miesiącu w podobny sposób jak tutaj będziecie też właśnie wyświetlani we wszystkich materiałach na kanale. Przypominam o kciukach w górę, subskrypcja kanału z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Zapraszam też do grupy facebookowej Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj, gdzie znajdziecie wszystkie szczegóły dotyczące funkcjonowania też naszej społeczności. No i też trwa tam dyskusja w postach na bieżąco i w weekendy także o giełdzie, o sytuacjach, które się dzieją na rynku. Dziękuję za uwagę, udanej końcówki weekendu, do usłyszenia.